Hej, hej, witajcie, 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 witajcie. Słuchajcie, dzisiaj mam dla was bardzo fajną, ciekawą i nietypową grę. Camel Tree firmy Taito. Gra powstała w 1989 roku, w tym roku została właśnie wydana. A polega na tym, na czym tutaj widzicie, czyli trzeba tą kuleczkę przeprowadzić przez labirynt w jak najkrótszym czasie. Tutaj w tej chwili właśnie widzimy, na czym to dokładnie polega. W oryginale na automacie było takie pokrętło, taki potencjometr, jak gdyby, który nie miał, że tak powiem, końca, można było kręcić w prawo i w lewo bez końca po prostu. I to powodowało obracanie się tego labiryntu, który tutaj widzimy. No niestety automatu tutaj nie mam, mam tylko emulator i mam pada i ja to będę robił joystickiem. Jest to zdecydowanie bardziej niewygodne, no tutaj trochę obraz widzę skacze, ale no niestety mówię, to jest emulator. Gra joystickiem jest zdecydowanie bardziej niewygodna, bo kąt odchylenia tego joysticka jest w tym momencie proporcjonalny do prędkości obrotu tego labiryntu, więc no, może się zdarzyć, że po prostu nie będę w stanie nad tym zapanować. Próbowałem w tą grę grać, ale to średnio mi tak wychodzi, mówię, ze względu przede wszystkim no właśnie na ten joystick, który no niby analogowy, ale mimo wszystko jednak ciężko nad nim zapanować. Także tak to wygląda. Dobrze, w takim razie spróbujmy wrzucić sobie na początek może 3 kredyty i zobaczymy, jak nam będzie szło. 3 kredyty wrzucone, no i startujemy. Trening to już można powiedzieć, że powiedzmy przeszedłem sobie wcześniej. Zagrajmy w ten poziom początkujący, dla początkujących może. No właśnie, no i tutaj już niestety trzeba kombinować. Tak jak mówię, kąt wychylenia tego joysticka jest proporcjonalny do szybkości chyba przesuwania się tego, obracania tego labiryntu. Niestety proste to nie jest, jak widzicie, pewnie. O, i mam właśnie tutaj bramkę, jak gdyby, którą trzeba pocelować tą kuleczką. No to lecimy dalej. Oj, 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 nie tędy, nie tędy, nie tędy, nie tędy. Tędy? Tędy, 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 nie! No i widzicie, w ten sposób się traci niestety cenne sekundy, bo po prostu nie można nad tym joystickiem zapanować. Czyli jest to, o czym ja mówiłem. O. Czyli jest dokładnie to, o czym ja mówiłem. Pośpiesz się, no dobrze, śpieszymy się. O, no jest. Udało się w ostatnich dosłownie sekundach, słuchajcie. No nie, nie tym razem. Nie tym razem. No dobrze, lecimy dalej. O, rozwaliłem mur. No tak, pośpiesz się, dobrze. Będę się śpieszył. Oni myślą, że to takie łatwe. Ale zdążyłem. Zdążyliśmy. No dobra. Nie, 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 nie. Piłeczko nie w tą stronę. No widzicie, ta gra... Stop. Go. Aha, czyli po prostu w momencie, kiedy
jest na stop, to nie przelecę dalej, tylko muszą się zatrzymać. O, ciężko jest się pośpieszyć. O, nie, co ja wyprawiam mądrego? Nie, no to już jest po mnie w tym momencie. O, co ja robię? No niestety, czas się skończył. No dobrze, ciekawe czy trafię. Nie trafiłem. Kulka się rozpadła. No dobrze, ale mamy jeszcze parę kredytów, więc korzystajmy z nich jak możemy. No. O. No co ja robię? Nie. No, widzicie? Kulka dojeżdża, to on mnie blokuje w tym momencie, no. Dobra, nie będzie. Nie. Widzicie, sekundę za dłużej, za dużo, za długo się przytrzyma. Dobra, no już niech będzie tak. Jest, complete. Za długo ten joystick i niestety jest problem, no. No tak niestety bywa, słuchajcie. O! Oj, nie. Dobra. Oj. Dobra, tutaj musimy niestety troszeczkę tym pomanewrować w jakiś tam sposób. Dobra. Ojej, i tutaj już tutaj. A, tylko że ja muszę to rozwalić, no właśnie. No udało się. Bałem się, że już nie wyrobię się, ale się udało. No. Oj nie! Co ja mądrego wyprawiam? No mówię, no ciężko jest tym naprawdę sterować, słuchajcie. Naprawdę to sterowanie jest do chrzanu w przypadku tej akurat gry. Pomijając już kwestię zdrowotności mojego tego pada. To jednak obracanie tym, no tak, na pewno. To jednak, no tak. Zaraz będzie po mnie. No, niestety nie uda mi się. Nie. Nie tym razem, no właśnie, skończył się czas. No niestety. Kuleczka się rozbiła. Dobra, lecimy dalej. Może tym razem się uda. Co się mądrego zrobiłem? No ej.
Dobra. Niech będzie tak. O. Jest. Complete. O, no tutaj wpis to już jest po prostu makabra, patrzcie. Jak to można zrobić wpis? No, nie. No patrzcie. Chcę G. G. O, no nie. E. L. Dobra, uff. Udało się zrobić wpis, bo jeszcze chwila momenty, by wpisu nie było. Pierwsze miejsce. Koniec gry. No dobrze, tak ta gra wyglądała. Mam nadzieję, że żeście się dobrze razem bawili. To na dzisiaj tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się, wszystkiego dobrego życzę. Cześć!